Szczęść Boże, coś Wam powiem. Kiedy włączamy telewizor, może pojawić się komunikat brak sygnału. Czy to o jakimś uszkodzeniu, albo o zwyczajnym braku połączenia odbiornika z nadajnikiem. Nie ma znaków. Daj nam znak, mówią faryzeusze, którzy nie połączyli się z Jezusem, choć dopiero co nakarmił kilka tysięcy ludzi na pustkowiu. Uleczył trędowatego, wypędził złego ducha z dziewczynki, uleczył teściową Piotra. Oni mówią, pokaż nam jakiś znak, jakby te wszystkie wydarzenia, które wymieniłem, były czymś normalnym i codziennym. Może to wynika z braku chęci albo zwykłego lenistwa, że nie chce im się rozglądać, ale chcą doświadczyć cudu w swoim życiu. Niestety jest to potwierdzenie, że dziś chcemy znaków dających nam samozadowolenie i władzę. Czasem też chcemy potwierdzenia, że to, co robimy, jest słuszne, choć nie pytaliśmy Jezusa, czy tak właśnie powinniśmy żyć. Kiedy coś nam się nie zgadza, kiedy ktoś ma odmienne zdanie niż my i nam nie przytakuje, my szybko znajdujemy wytłumaczenie dla takich sytuacji. To wszyscy są winni, podbierają mi pomysły albo zwyczajnie są zazdrośni o moje działania. Ciężko takiej osobie jest zapytać się samej siebie, dlaczego ktoś się ze mną nie zgadza, co jest nie tak. Mamy taki stan względem ludzi, ale i mamy takie samo podejście w relacji do Pana Boga. Bóg i człowiek nie chcą mi pomagać, więc ich nie potrzebuję. Faryzeusze chcą Mesjasza, który będzie dowódcą i silną ręką ich wyzwoli, ale nie chcą Mesjasza, który jest ubogi i chodzi od wioski do wioski głosząc jakieś nauki. Chcą Mesjasza na miarę swoich oczekiwań, a nie takiego, jakiego daje im Bóg. Tłumaczenie wszystkiego nauką zamyka nas na zobaczenie wielu rzeczy wynikających z wiary. Wiedza często blokuje przyjęcie Boga do swojego życia, bo my mamy inne wyobrażenia o świecie i życiu. Ludzie chcą znaku niezwykłego, ale nie są w stanie przyjąć znaku powszechnego, jakim jest zgoda na wolę Bożą, o którą prosimy w modlitwie Ojcze Nasz. Zapominają, że to my mamy dorastać do Boga, do świętości, że mamy piąć się ku górze, a nie ściągać Boga do naszych potrzeb. Bóg wie więcej i może więcej niż my. Ma własne drogi, których my nie potrafimy pojąć, ale jednocześnie daje się odkryć i poznać. Daje się znaleźć każdemu, kto go poszukuje. Dlatego tak bardzo potrzebujemy połączenia z Nim, by On, dając nam słowo i znak, miał w nas ich odbiorcę. Święty José María Escrivá napisał, Jezus nigdy nie zachowuje się jak ktoś daleki, wyniosły. Chociaż w latach Jego przepowiadania widzimy Go czasem niezadowolonego, gdyż boli Go ludzka niegodziwość. Jeśli jednak przyjrzymy się bliżej, zauważymy zaraz, że Jego oburzenie i gniew rodzą się z miłości. Są dla nas kolejnym zaproszeniem do porzucenia niewierności i grzechu. Dobrze by było, gdybyśmy stawali się ludźmi ubogimi, którzy nie szukają wytłumaczenia i nie osądzają, którzy dalecy są od projekcji tego, czego nie ma, by umieć przyjąć to, co jest z pełną wiarą. Bóg i człowiek to tajemnica, którą możemy zgłębić tylko w łączności z Nim. Niech Pan Wam błogosławi w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Z Panem Bogiem.